Cześć, witam Was na videotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie. Rozpakowanie dotyczyło będzie sprzętu firmy Rokat. W tym odcinku będzie to taki gadżet do myszki Rokat Apuri. Natomiast przetestować będziemy mieli okazję także myszkę Rokat Cone w wersji Pure. Więc w tym momencie startujemy na naszym portalu z testami sprzętu firmy Rokat, na co wielu z Was pewnie czekało. Na razie mamy te dwa sprzęty plus fajną podkładkę od Rokata. Na pewno będą kolejne sprzęty tej firmy. Na razie przyjrzyjmy się Apuri. Jest to taki organizer do kabla myszy. Przy okazji jest to także hub USB. Jak dowiadujemy się z opakowania, cztery wejścia USB oraz oczywiście pełna organizacja kabla od myszki. Z boku mamy takie ilustracje, porty USB 2.0, elastyczna sekcja mocująca kabla, antypoślizgowe podstawki i podświetlenie dolne. Tutaj mamy też rekomendację jednego z graczy World of Warcraft. Z tyłu ponownie specyfikacje oraz kilka informacji, w tym także w języku polskim. No i tu ciekawy obrazek pokazujący nam, jak ergonomicznie powinna być rozmieszczona klawiatura, myszka i gdzie powinien stać Rokat Apuri. Też widzimy na tym obrazku jakieś podłączone urządzenia. Nie powiedziałem Wam jeszcze, ile takie urządzenie kosztuje. Około 100 zł, więc nie jest to jakiś kosmiczny wydatek. Jeśli mamy myszkę bardzo dobrej klasy, kosztującą 200-300 zł, myślę, że taki wydatek będzie jak najbardziej uzasadniony i nie będzie on jakiś nie wiadomo jak duży. No dobrze, zajrzyjmy sobie do kartonika. Ok, już widzimy samo urządzenie. Mamy tutaj jeszcze akcesoria. Przyjrzyjmy się, co to jest. Instrukcja szybkiej instalacji w postaci takich schematów krok po kroku. Bardzo fajnie. Generalnie nic trudnego, ale fajnie, że jest taka instrukcja. I z drugiej strony ponownie mamy takie ilustracje. Tutaj będą zapewne akcesoria. No więc tak. Mamy kabelek mini USB USB do podłączenia samego huba do komputera, aby zasilić te cztery porty wspomniane wcześniej. No i mamy także ładowarkę sieciową. No i moi drodzy, zobaczcie. Prawdziwe maleństwo mieści się prawie że na dłoni. Bardzo fajnie wykonane, jak już widzimy, jak drży nam tutaj ten organizer kabla, ten taki ogon. No cóż, przypomina to troszeczkę Skorpiona, sami przyznacie zapewne. Zobaczcie, mamy porty USB. Tutaj również, czyli w sumie cztery do wykorzystania. Podświetlenie. I tutaj podłączenie to mini USB oraz zasilacz. Od spodu fajne antypoślizgi. Myślę, że będą dobrze się sprawdzały. Tak, nie ma szans, żeby to nam się ruszyło, ale o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby ruchy naszą myszką, ruchy kabla nie powodowały ruchów tego urządzenia, a także, żeby sam kabel nigdzie nam się z tyłu nie plątał, nie haczył o krańce biurka, nie haczył się, nie plątał z innymi kablami. O to w tym wszystkim chodzi. Samo wykonanie, no cóż, wydaje się, że jest bardzo wysokiej jakości. Materiały są fajne. Mamy logo Rokata. Cała powierzchnia jest matowa, z takiego gumopodobnego materiału. No i urządzenie też jest dość masywne, jak na takie maleństwo. Dzięki czemu bardzo fajnie powinno spisywać się na podłożu. Jestem bardzo ciekaw tego urządzenia. Powiem Wam, że testy będę robił z przyjemnością. No i oczywiście na wyniki tych testów zapraszam Was za jakiś czas. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!